Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Files Bruna, odcinek numer 104. Jak widać, tutaj sobie Casey zapierdziela, kosi sobie owies, a ja dzisiaj będę robił trochę inną robotę. John Deere musi... Niewolnik musi być rozładowany, a John Deere już jest tutaj, dobra. Dobra, nie patrzę, bo on tam przy na skróty rypie. A my dzisiaj a ja dzisiaj będę lał gnojowice Fendem. Fendem jeszcze nie lałem gnojowicy. A wziąłem Fenta, no bo jest mocniejsze John Deere'a i poza tym to są dosyć... dosyć duże góry będą na tym polu, więc... myślę, że... Fendzik sobie... powinien lepiej poradzić z tymi górkami, ale zobaczymy raz jeszcze. Trochę za dziko wjechałem. Ale jest fajna tekstura gnojowicy, no w 22 te gnojowicy nie widać po ściernisku. Znaczy po ściernisku, no po ściernisku nie, ale dopiero po siedzce widać, a tutaj zarobista ta tekstura. Zapomniałem jak to jest 19, no. Dawno się gnojowicy nie robiło. No i dobra, trzeba opuścić lące i trzeba lać. Zapomniałem, że tutaj jest precyzyjne rolnictwo. Znaczy, nie zapomniałem, tylko wiedziałem, że to jest rolnictwo precyzyjne. I kurde, powiem wam, że dosyć fest tej gnojowicy spierdziela. Była aż 20... 19 tysięcy litrów na hektar. O ja na pewno hektara nie zrobiłem w tym momencie, a już spierdzieli ładny kawał. Pół hektara zrobiłem. A spieprzyło mi pół beczki. Więc no ciekawie, ciekawie. Ty będą jajca jak mi tych gnojowicy nie starczy. A ja mam tylko parę tysięcy litrów tylko. Ja mam 200 tysięcy litrów na to pole tylko przeznaczone. No dobra, 230 było. Było liczyć jeszcze tą beczkę, bo tą beczkę też wyciągłem od kruchu oczywiście na boską. Więc może być grubo. Więc chyba trzeba dzielać... po prostu... no, tutaj zaraz powinna być słabsza ziemia. Też metry robimy. Czyli tak jakby ja powinienem 19 tysięcy litrów na hektar wylać. A zaraz będzie, że... tu powinna być słabsza ziemia, więc trochę mniej powinno być. 14, no. I tak naprawdę to za dużo nie zrobiłem tą beczką. Nie chwaląc się. Ale widać jak to z tych rurek leci. Dobra, to ile zrobiłem? Hektar 38, więc to jest dawka większa tu. Półtora hektara na beczkę. To trochę powiem wam, że będzie schodzić tej gnojowicy. No ale dobra, no. Nie chciałem robić żniw, bo w poprzednim odcinku było kawałek żniw, więc no, klasa już tutaj czeka klas na kolejne żniwa, które będą jutro. W sensie jutro będą robione, o tak. O to mi chodziło, że na 0,2 będzie. Oczywiście krów tyle samo, czyli 21, trzeba zobaczyć, czy jakaś krowa nie jest na świat za pół roku. Dwie krowy, trzy. Za 3 miesiące, no to 4, 5, 6, 7. O! Jutro będzie nowa krówka. 2, 8. No, 7 krów jeszcze dostanę w tym sezonie. Czy pół roku, czyli na wiosnę. No ale dobra. Czyli 7, czyli będą 29 krów. Spoko, spoko. Dobra, niech on tu spełni. Nie wiem, gdzie jest rządy. Gdzie jest rządy? A rządy powie, że dobra.
mieszkania też już powoli widzę, że podjeżdżę do Case'a, bo Case ma 85%, więc nie dużo mniej, no może tak. Ale tutaj nawet na pusto Fendt ma ciężko podjechać. Tu już jest lany. Mi się fajnie świeci tak na ulicę. Dobra, rozłóż pan te lance. A, no tak, to przecież jak ja opuszczę lance, a nie wyłączę beczki, to i tak nic nie wiem. Więc pardoncik. Oczywiście na GPS kulejemy, żeby nie było jakichś niedomówień. Teraz fajnie będzie ta tekstura wyglądać. 60-14 metrów cały czas leje. Trochę mi tą dawkę podniesie, co ja za to. Chociaż tutaj widzę, że 28 jest nazatowane na maksa. Więc to chyba powinno być zero dawka. Tak, to będzie zero dawka po prostu. Jak śmiesznie to będzie wyglądać, ale... Ale dobra, niech już tak będzie. Tutaj też pewnie nie będzie już mi asasować. Albo będzie, bo będzie łapać jako lanca, jako brzeg pole. No ale kolejny przejazd, jak już będę jechał, to już raczej nie będzie mi tego asasować. Dobra. Może i trochę straciłem tej gnojowicy, ale straciłem chyba jakieś 3000 litrów na ten nawrót. Więc jakby trochę dużo, jakby nie było. No i dobra, będę się zastanawiał, jak to w miarę skutecznie lać. Chyba najbardziej skutecznie będzie lać tak, aby sobie z tej największej góry zjeżdżać, tak? Wtedy tutaj ten przejazd powie, o. Musiałem przyhamować, bo mógł go ściągnął. Dobrze, że lance są akurat pędzakami, co do znaków nie korzy. Oczywiście 19-20. W farmingu to już ten pędzak, który to za blisko. Tak po odcinku, że to było. Naprawdę to już wylałem 60 tysięcy litrów. A tu wielki, czyli tak naprawdę tego pola jest zrobione, nie? Bo co ja tam zrobiłem? W sumie jeden cały, kompletny przejazd, można powiedzieć. Axel Full musi być rozerwany, muszę zobaczyć, co tu się stało. Aha, boskania stoi. No dobra. Boskania pojechała, ale już ten był pełny. Dobra, to trzeba zrobić tak. Trzeba im trochę pomóc. No i dobra. Niby 37 minut jeszcze będę przejechał. Do końca przejazdu się wysypał, więc spokojnie. Myślę, że nawet będzie liczby. Tak, bo on ma 54. To powinna być pełna, albo prawie pełna. Myślę, że te 90% powinna mieć. Ja miałem ich tutaj defendę. Nie wiem, ile tej najwięcej mi starczy tak naprawdę. Bo mamy już 9 minutę, ale to nie chodzi o minuty. W dzisiejszym odcinku nie zobaczycie korzenia ani centymetra. No, jak widzicie, tutaj się trochę John Deere rozwalił gdzieś. A, bo niech ona zaraz będzie pełny, więc zaraz będzie stało. Chyba tak jak zaczynałem tamtym przejazd, to przejadę sobie z góry na dół. Właśnie nie wiem, czy lepiej jak... żeby w tą stronę jechać. Zobaczmy. W sumie nie rozejrzałem się jak przejeżdżałem, więc to tak trochę w sumie wymuszenie było. Ale dobra, cicho. I tam nawet tu na pusto ma problem wjechać.
Ciekawie, ciekawie. Kurde, ale to pięknie wygląda. To się jeszcze bez świateł. Dobra, beczka już jest włączona. Się dziwne to jest trochę, że trzeba beczkę oddzielnie włączać, a... Po prostu może musi tak być. Skoro tak twórcy zrobili, to tak musi być. Nie wiem, jak to jest w realu, bo się nie znam na tym. Nie widziałem nigdy takiej beczki w realu. Takiej wielkiej. Więc... Co ja wam mogę powiedzieć? No, jeżeli płynąca w powietrzu szła, to i tak by można było lać. Mi się najmniej wydaje. A jeśli nie, no to... No to nie. Teraz powinno być 0 metrów sześciennych właśnie. Właśnie dlatego. Teraz właśnie pytanie, co tu się stanie. No, on po całości i tak leci. On nie powinien. A, nie to, że nie powinien, tylko po prostu dobra. Tutaj była wymagana ręcz adapter po prostu. Dobra, trzeba tak zrobić, bo skania się ślizga. W którym miejscu? Pewnie znowu dokładnie tam. Trzeba było trochę bardziej tą grupę wygładzić. Chyba muszę trochę bardziej grupę przesunąć. Wygładziliśmy się trochę bardziej, bo ja widzę, że tam mamy jeden problem. Z tym kursem na 12. No ale dobra. Trzeba jak to da. I lecimy, lecimy. Nie śpimy. Oczywiście fałka tak zwana. Oj! Ale urwało. Tylko żeby latarnię nie ściągnąć tam po drodze. Nie, dobra, nie ściągnę. Ale znak już skosiłem. Więc jest dobrze. Postanowiłem, że teraz będę w tą stronę lał. Tutaj tę większą część pola, a tam to jak tam zostanie, to tam wyrąbane, to tam się najwyżej siewnikiem dorzuci. Bo raczej tutaj soli nie będę chciał. No bo na soję to tylko 28-29 było dobre, bo tam było gór. A tutaj ta reszta to tak... Myślę, że standardowo jakąś pszeniczkę sobie polecę, bo ostatnim był chyba owiec. Tak, ostatnim był owiec, więc teraz jakąś pszenicę by się przydała. Dobra, składa się, składa. Pewnie będzie cały odcinek z tego lania tych najwięcej, bo już mam 14 minut prawie. A ja się ciągle składam i jadę dalej właśnie, no i to takie jest. No, jakby nie było metry zagarnem po drodze, nie? Ale myślę, że jakby nie od tego precyzyjnego rolnictwa, to więcej bym zagarniał. W sensie więcej bym zagarniał takim względem, że... Więcej bym zagarniał po prostu. Więcej bym wylał... O! Więcej bym rozlał jedną beczkę. O to mi chodziło. Dobra, ten tu sobie jeszcze ciągnie. No, więc zastanowi się, jeżeli to będzie nowa kroła. To mi się podoba. 600 tysięcy litrów tylko zostało, czyli na 3 beczki jeszcze mi zostało. Do Majowicy. No, ja muszę jutro jedno pole skosić. Tutaj te 21 będę musiał skosić tylko. Bo na odcinku będę miał fajną rzecz. Myślę, że fajną robotę. Sobie ogarnę. O, ogarnąłem. Na numer odcinek 105. Oczywiście ja nie mam go nagranego jeszcze, ale że możliwe jest, że tak nie będę to nagrywał po tym odcinku. Więc może tak być. A nie musi. Kurde, fajny teren to jest, to górka, dołek. Bardzo przyjemny ten teren jest. Nie, to może dziwnie zabrzmiało, że bardzo przyjemny teren, ale... No i to jest jeden przejazd i będziesz przy asfalcie praktycznie, można powiedzieć.
tak można powiedzieć, że możesz beczkę wypuścić. Ile tu 80 powinien lać? A 60, dobra. To i tak jest 19 metrów. A już się zmieniło na 14. No teraz jakby trochę lepiej dawało tej beczki. Jakbym trochę więcej teraz robił tym przejazdem. No nie, no nie wytrzyjmy w tym wędrze. Znowu gdzieś się zablokował. Pewnie to drzewo tam na końcu mi pola, stary, bo tak przypuszczam. Robię trochę nielegalny manewr. Stanę tutaj sobie wiesz. Dobra, podniosłem. Już się zastanawiałem, czy się kliknął, czy nie, ale ja wiem, że kliknąłem, ale tak wie. Pełny. Pojechać. A ten tutaj tak trochę nie bardzo. W sensie on jechał, tylko on zarył w ciągnik. No i dobra, rzędy będzie się wysypać już. Tu za 10 minut powinno być koniec pola. Dobra, tak musi być. No jeden przejazd, jeden przejazd na asfalcie. Powinno starczyć na styk tych Davidsów, tak sobie myślę teraz. Tutaj też będzie moje pole w przyszłości, ale to było jako ostatnie pole tworzone. Bo teraz będę chyba się zajmował 30 powoli. Tak zwaną. A już powoli sobie teren ogarniać. Dobra, ogień. I tak wiem, że do końca polu nie dojadę. Z tą beczką. Na tej beczce może tak. No tak jak myślałem, że będę przy asfalcie. Więc poza odcinkiem, znaczy poza odcinkiem. Kolejną beczką dużo nie będę miał do rozwania. I może ta jedna beczka wystarczy. Chociaż zależy dokąd tą beczką dojadę. Jeśli dojadę do końca, to myślę, że powinna wystarczyć. Jeszcze na ten clean na 29 by wystarczyło. Teraz na pewno przyzwonił w... Nie wiem, co chcę przyzwonić. Ale dobra, pierwsze ja pojadę i się zaleję. Dobra, pierwszy zacznę zalewać. A, tam się nie wysypał nawet cały. Ty! Skoro się nie wysypał cały... A nie, dobra, to nie trzymaj się, czy to przyniosę. Dobra, nalewaj mi znowu nowica, ile ma ja na ciebie? 300 ton. 300 to nie zmienia, jeszcze jedno pole. Nie, ogólnie ten rzędnik coś się zbugował. On ma jakieś problemy z pustem. No, ten sobie normalnie działał. Z tą przyczepą. No ale dobra, niech on się dosypie tutaj. Dobra, jak czeka. Dobra, teraz powinno działać. Ten się już nalał? Nalał się. Bo nie słyszę, żeby ciągła pompa, więc... No, elegancko. Taki wieczorny sobie lanik na lewicy, no bo nie chciałem też, żeby było jasno. Takie no spokojnie. 19.30, a to jest, można powiedzieć, że wrzesień. Myślę, powoli ciemnało się powinno robić. Ale, wie to. Dobra, to złapać teraz? No dobra, przecież rozłożyłem już beczkę. Nie wiem, czy opisało różne tym gnojowice, ale nie wiem. Nie, taki trójkącik zostanie, tak jak myślałem.
Ale dobra, tego trójkącika też się dodaje, żeby nie było. Panie, za szeroko. I tak naprawdę to za dużo do rozwania nie będę już miał. O, Antek, jedź. Jak cię ściągnę moją lancą, to nie będę ci wesoła. Dobra. Więc te pole chciałem nabyć gnojowicą. A z gnojowicy często się nie robił mnie na tej sprawie. Tutaj na tej serii. No i też jakaś odskocznia. Gdzie on się znowu zarył? Domyśliłem się, że w sytuacji. Jak ja zobaczyłem, że pola przejechał, to pomyślałem, że... jedyna opcja, którą mógł znaleźć, to był sytuacji. A ty już za słupem jest alma? Jo. Ma 40. Wygrałem 2 minuty jeszcze do końca? To przykład jest 26. Dużo mi to już nie zostało dobrze. Co z tym to można powiedzieć? Że zostało mu? To jest dużo ładnie tutaj sobie ogarnę. Tutaj będzie grubo za chwilę, więc... No wiedziałem, że on ruszy i ten ruszy, więc wolałem sobie kombajn przytrzymać, bo ja wiedziałem, co tu się stanie. Dobra, to nie muszę tu wstać. Wiem, że trochę nierealnie gram, że ręką sobie przesuwam ciągniki, ale wiadomo, no, trzeba trochę sobie pomóc. O! O! Fajnie! To mi się podoba. Nie chcę dwóch, tylko... Albo dobra, wiem co zrobię. Weź mi to wyłącz. F11. Sobie wyłączę chudy przez taką. Teraz setwów jakiś. A na 50 do karny? Coś takiego, nie? Nie będzie. Fajna wieczorka, tak swoją drogą. Dobra. Trzeba rozlec ten ostatni przejazd, bo kurde, 24 minuta, więc to trzeba kończyć odcinek. No. Trzeba kończyć powoli odcinek, bo nie wiem. Bo co? Gnojowica wylana do zera. Czy no prawie do zera. Ile tam zostało? 60 tysięcy litrów? Nawet nie. A nie, tak, sorry, to na 60 tysięcy zostało. Spojrzałem przez przypadek na... Spojrzałem na ten. Na mleko, a nie na gnojowicę. Dobra, tych 3000 litrów nie będę wylał. Składam beczkę i koniec. Tylko sobie ją zaleję do pełna. Niech sobie stoi pełna. Do kolejnego sezonu. Myślę, że w kolejnym sezonie można by było... Poczekaj. Ile te pole przy okazji na hektaru sobie mogę zobaczyć? 7,5 hektara. No to powinien wylać... Dobra, nie chcę tego wylać. Dobra. No już będzie sobie pewno na beczka, więc fajnie będzie tyle. Mamy ponad 3 tony. To też jest kolejne.
Nawet po nim chyba najpierw wyskoczył, że był zablokowany, czy coś. I dostałem do Kate'a, zobaczy, bo Kate jest ciekawszy. No, Axel chyba ma 80%, więc zaraz po nawracie powinien na drugim skakanka się ogarnąć. Ta, Ersa to już zaraz wyskoczył, że ruszył, więc... Pokażę wam ten ostatni wysyp tutaj Kate'a, tak? I się pożegnamy. Nie, ja tak nie wiem, więc trzeba wrócić. To jest barierka. Która z Kaniem trochę pomogła. Ale już... Ej, ja zapomniałem Kanie o tej barierce. Teraz to nie jest żaden bejt. Wybrałem się trochę z Kani Polis. Tak to bywa. To nie ma. No dobra, z Kani jest mega ogarną, czyli z Kania ma 40 ton, więc teraz 20 to będzie 60, to tak jeszcze będzie stała sobie. Ale on po prostu pokaże ten wysyp ostatni. Na tym odcinku i będziemy kończyć, bo będzie akurat czas na odcinek. No, bo mamy 27 minut. Czyli jak raz krótszy odcinek wpadnie, taki lekko krótszy, to nic się nie stanie. A poza tym, tak do kolejnego odcinka został praktycznie parę minut. I co, do końca, do kolejnego odcinka muszę ogarnąć ten obraz i ten jęczmień tam po lewej. To tyle. A więc będzie sobie powoli działać. Nie ma to tamto. No i ładnie to wygląda. Mógłbym sobie trochę... O! Tam jeszcze jest koniec tego pola. Tam chyba zostało ostatnio dwa przejazdy. Może nawet... No, dwa przejazdy to jest ok, bym zostały. Dobra, skania 82%. Więc on sobie powinien zrobić ten jeden przejazd na luzie. Więc w zbiorniku wtedy powinna być zbiornika coś takiego. Rura złożona, więc ale ja. No dobra, ja się z wami żegnam, bo tam zaraz będzie kolizja. Ja się z wami żegnam, 28 minuta, więc na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. Odcinek 104 to był jak coś. Więc na razie do kolejnego odcinka. Papa. Pa.